Kupujemy busa. Nie patrzcie. Kupujemy w Włoszech ze spritzem tego. Więc mamy go. Żabę. Francisco. Francesco. Cześć! 27 kwietnia, po 7 miesiącach pracy, wyjeżdżamy z Francji i jedziemy w kierunku Włoch. To nie przeszkadza? Nie. Nie ma nic uwiecznionego z naszego wielkiego pakowania. Chowam skarpety tutaj. Patek chce zapełnić każdą szparę w plecaku. Tak. Bardzo dużo tych gratów się nazbierało. Dobra, słuchajcie, bo mamy 10 minutek do wyjścia. Ach, tak wygląda chata. Kuchnia. Duży bardzo dom, bardzo duży, dużo sprzątania. Kuchnia, nasza sypialnia, drugi pokój. Wszystkie graty, toaleta, łazienka, prysznic. O, jeszcze bluza. No, musimy się... Cześć. Musimy się pośpieszyć, bo... Już końcówka czasu. Już nie możemy wychodzić. Jedziemy na testy. Jedziemy na testy, tak. Na testy koronawirus. Z żoną szefa. Tak. Dobra. Właśnie, zasłonię okno jeszcze. Farmacja, apteka. Czekamy, będziemy zaraz robić covidowe testy. Szybkie antygenowe. Ciekawe, czy nie mamy koronawirusa, żeby się dostać do Włoch. A do Włoch jedziemy, wytłumaczymy wam. Do Włoch? W niedługim czasie. A jesteśmy we Francji. Nie no, wytłumaczymy wam w niedługim czasie, czemu podążamy w stronę Włoch. Negatywny i ciśniemy na dworzec pociągowy. Jesteśmy już obok, mamy jeszcze 10 minutek, idealnie w czasie, chociaż długo to pani zajmowało, ale idealnie w czasie się zmieściliśmy. 10 minutek dochodzimy tutaj na dworzec i jedziemy do Lille, z Lille do Paryża, z Paryża do Turynu, z Turynu do Wenecji. Tak mamy ułożony plan drogi. Okej. Okay. Dawno się nie chodziło z plecakami, to trochę ciężkie, ale i tak nie ma tragedii. Bardziej jak teraz, tak szybko idziemy, to może to troszeczkę sprawiać problemy, ale jest okej. Okay. Chcieliśmy jeszcze zdążyć do Lidla, ale niestety nie zdążymy. Bo żeby zrobić test, trzeba być nadto. Nie jedziemy w Paryżu. Tak. Słońce wyszło po zimie i się zjaraliśmy, jak widzicie, ale to nic. Jeszcze bardziej się wyróżniamy. Tak.
zawsze się przejechać najszybszym pociągiem w Europie. TGV. Będziemy jechać TGV z Lille do Paryża. Godziny. Godzinę. 300 km. TGV. Wszyscy bardzo mili. Bardzo mi goście. Piąty wagon. Idziemy do piątego wagonu. Ciekawe, czy będziemy jechać 500 na godzinę. Raczej nie. Lampeczki. Mesdames, messieurs, bonjour. Je suis Joseph, votre chef de bord, accompagné de mes collègues et le conducteur. Vous souhaitons la bienvenue à bord de ce TGV. Nie wiem, jak szybko jedziemy, ale buja jak w samolocie podczas lądowania. Czuć, jak zgniata fotel. Najszybsza chyba jazda pociągiem. Ale nie wiem, gdzie jedziemy. Obstawiam, że nie więcej, około maksymalnie 300 km na godzinę. A rozpędzają się do 500 nawet. Chef de bord, accompagné de mes collègues et le conducteur, nous souhaitons la bienvenue à bord de ce TGV à destination de Paris Nord. Pour votre protection et celle de l'ensemble des voyageurs, je vous invite à respecter les gestes barrières et limiter vos déplacements à bord. Les mesures d'hygiène et de nettoyage de nos trains sont renforcées. Którą, dzięki której można sprawdzić prędkość. To jest zakręty, nie? Tak. Super jest ta aplikacja. A w ogóle jak się połączyliśmy z internetem tutaj, to Bartek znalazł funkcję, że można napisać do połączonych z też tą aplikacją pasażerów. Na przykład z zapytaniem, czy ktoś ma pożyczyć ładowarkę. Na razie największa prędkość, jaką osiągnęliśmy. Niech jedzie szybciej. Zakręty są. Patrzaj się. Serio, ja to chwilę, nie? Musimy się dojść do Messi. Mesdames, messieurs, dans quelques instants, nos TGV entreront en gare de Paris Nord, gare terminus de notre train. Pour votre sécurité, prenez les gardes à l'espace. Właśnie wskoczyła godzina policyjna we Francji, jest godzina 19.15, więc mamy godzinę policyjną i widzimy teraz żandarmerię, która podbiła do stoiska na targu. A czy oni nie kupują czegoś? Tak? Nie wiem. Coś tak mi się rzuciło w oczy. A tak przy okazji, może sobie kupili makaronika. My czekamy na Flixbusa. Tak, czekamy na Flixbusa do 20 godziny. Opuszczamy Francję.
Po 7 miesiącach. Po 7 miesiącach. A w ogóle tak, nie ma to, gdzie mogą być. 7 miesięcy byliśmy we Francji. Uniam do Feli, gdzie stałam. Bo știi cum e, știi că ceapa are o pânză de aia. Nello zainetto i tuoi speroni e nella borsa ho il computer, quindi... A w Wenecji ogólnie pusto. O, tak jak widać. Ktoś tam chodzi, ale ludzi za dużo nie ma. O, ktoś tam siedzi, ale... Ogólnie to turystów nie ma za dużo. Po przyjeździe do Włoch zaczynamy szukać samochodu. Oglądamy wiele ogłoszeń, jeździmy z miejsca na miejsce oglądając samochody i staramy się znaleźć coś, co będzie nam odpowiadało. Rybanio. Morto. Marci, per fare... Tu fai esportazione, cosa vuoi fare? Esportazione? Vai. I tak w końcu udaje nam się trafić na takiego, który nas zainteresował. Pokaż jeszcze raz. Kupujemy busa. Nie patrzcie. Kupujemy w Włoszech ze Spritzem tego. Będziemy jeszcze musieli nim wrócić do Polski teraz. Tak. Stop! Are we sending to you? Okay. Wait, because the gate... Adriano, take a fame cance, Adriano! Vardy! Adios! Adios, amigos! Momento epico della mia vita. Ciao! Mamy go! Kupiliśmy kampera! Kupiliśmy kampera we Włoszech. Jedziemy teraz trasę powrotną do mamy, do Wenecji. Mamy 90 km, idziemy jeszcze zatankować. Mieliśmy od fajnego bardzo kolesia. Dobre emocje przy tym było. Tak. Ciekawe, czy coś słychać, bo tu głośno jest. Miejscu kupiliśmy pięknym. Piękny jest nasz domek. Za 1,3 km będzie stacja. Dobrze. Ty. Kamper jedzie. A nie, to autobus. O nie. Ale piękna pogoda na kupno. Daję piątkę.
1.9 diesel. 1.9. A chce za mała? Jak chcemy go w Polsce zarejestrować, bo na razie jest włoski. 1.9 podobno 70, 80, 90 można nim jechać. Tak że zależy. W górach podobno jest ciężko i się grzeje. Ale to ma być powolne, ale sprawdzać się. W naszym stylu. Tak. Będzie dobrze. Teraz będzie fajny test po włoskich drogach. Bo włoskie drogi potrafią być ciasne. Dobra, za 600 metrów stacja. Dobra. Jeszcze chwilę. Włoskie drogi potrafią być ciasne i będziemy mogli przetestować sobie nasze... Potestować. Pouczyć się naszych umiejętności. Dobra, przepraszam, ale... Jesteśmy na moście Rialto i wczoraj kupiliśmy kampera. Tak? Tak. Teraz... Może o tak, o. O tak. I teraz będziemy załatwiać sprawy urzędowe i niedługo będziemy zmierzać w kierunku Polski, aby go zarejestrować. Tak, teraz na razie przed nami wyrejestrowanie. Tak, wyrejestrowanie. Jesteśmy w Wenecji. Jak ładnie. Spójrzcie. Ale tak mało ludzi to jeszcze chyba nigdy tu nie było. Teraz idziemy wyrejestrować auto. Tak? Mamy papiery załatwione. Jest super, wyrejestrowany. W międzyczasie udało nam się zarejestrować samochód na tablice tymczasowe, które dostaliśmy na 10 dni. No i na dzisiejszy odcinek byłoby to tyle. W następnym pokażemy Wam, jak wróciliśmy nim do Polski. Naszym Francesco. Do zobaczenia. Cześć. I tak idziemy. Drugi bieg mam. 28 na godzinę. 25. Zależy. Mało mocy. Cały czas jest pod górę, cały czas. Ale przez Alpy przejeżdżamy. 20 km. Uffa.